17 lipca w wieku 88 lat do domu Pana odszedł świętej pamięci ksiądz prałat Bronisław Goldewicz. Ksiądz prałat emeryt spędzał ostatnie lata życia właśnie na emeryturze. Po przejściu z duszpasterstwa czynnego tu zamieszka i ostatnie 3 lata życia jako emeryt posługiwał w dalszym ciągu, zwłaszcza przez pracę w konfesjonale. Na uroczystości pogrzebowe oprócz grupy Bielawian do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 21 lipca przybyli ludzie z różnych zakątków naszego województwa. Był 52 lata księdzem, był proboszczem między innymi w Piławie, w Jaroszowie, w Wałbrzychu, więc ci wszyscy wierni reprezentują poszczególne parafie. Byliśmy mieszkańcami Piławy Górnej. Ksiądz tam był kilka lat proboszczem. Moje dzieci, cała czwórka, tam byli chrzczeni. To był bardzo uczciwy, solidny człowiek. Nie mówiąc jako kapłan, to muszą brać inni z niego wzór. Będzie brakowało księdza? Będzie brakowało. Świętej pamięci ksiądz prałat w Piławie Górnej funkcję proboszcza pełnił przez 18 lat do 1983 roku. Natomiast z Bielawą związany był od 2004 roku. Wówczas jako emerytowany kapłan zamieszkał tu urodziny. Wśród wiernych z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ceniony był przede wszystkim jako spowiednik. Będzie go nam bardzo na pewno brakowało. Był to wspaniały człowiek. Bardzo dobry spowiednik. No i coś tu więcej powiedzieć. No, smutno nam będzie na pewno bez niego. Wszystkim by chciał pomóc i taki dobry po prostu. Dla wszystkich chciał przyjąć, każdego chciał porozmawiać. Wszystkich lubię bardzo. Naprawdę człowiek, który po prostu nie można wyrazić słów. Świętej pamięci księdza prałata Bronisława Goldewicza w Bielawie w głębokim żalu żegnało kilkaset osób.